W tym wideo odpowiem na pytanie, jaki adres powinien być na zwolnieniu lekarskim oraz który lekarz, kto powinien wypisać to zwolnienie. No, z adresem jest sprawa o tyle ciekawa, że już najnowsze dowody nie mają żadnego adresu. Ludzie mieszkają tu i tam, prawda, w zasadzie gdzie chcą, a niektórzy nawet nie mieszkają nigdzie. Zapytanie internautki. Witam panie doktorze, proszę o odpowiedź na następujące pytania. Moja chora na nowotwór mama mieszka u mnie od 4 lat, nie jest u mnie zameldowana, pod tym adresem prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe i ja też nie mam meldunku. I pytanie numer 1. Jaki adres powinien być na zwolnieniu, czyli faktycznego tego wspólnego miejsca zamieszkiwania, czy mojego zameldowania? U pracodawcy mam zgłoszony tylko adres zameldowania, a nie zamieszkania. I jaki lekarz powinien wypisać to zwolnienie? No mam z tym ogromny problem, bo mój rodzinny mówi, że nie on. Swojego rodzinnego mama ma w innym mieście, lekarz od medycyny paliatywnej, który przyjeżdża do nas, do domu z hospicjum. Jako jedyny tak naprawdę mamę ogląda, wysyła do rodzinnego. No i stresuje mnie to bardzo. Szczególnie jak samopoczucie mamy się pogarsza, muszę brać urlop na żądanie. Dodam tylko, że ani ZUS, ani NFZ nie umiały mi odpowiedzieć, który lekarz ma obowiązek wypisać mi takie zwolnienie. Z góry dziękuję za odpowiedź. Zacznę od spraw adresowych i logicznym jest, że musi to być adres faktycznego miejsca pobytu. Nie żadnego zameldowania, nie tam żadnego jakiegoś innego miejsca, prawda, tylko tam, gdzie faktycznie przebywasz. No problem zaczyna się, w którym jest to akcie prawnym i tak naprawdę nie ma tego w akcie prawnym i dopiero jak weźmiesz bloczek zwolnień lekarskich, to jest, tak wygląda taki bloczek, prawda. Oczywiście zwolnienie lekarskie dostaje ubezpieczony tą kopię zieloną i dopiero w objaśnieniach do tego bloczka jest taki punkt dane adresowe ubezpieczonego. Zaznaczyłem je tutaj sobie na ten kolor taki pomarańczowy, żebyś wierzył mi, że tak jest naprawdę i po prostu ci to przeczytam, żeby udowodnić, że mówię prawdę. A przynajmniej staram się mówić prawdę. Dane adresowe ubezpieczonego. W przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie jest wystawiane na okres obejmujący wyłącznie pobyt ubezpieczonego w szpitalu, należy podać adres tej placówki, czyli ta sytuacja tutaj nie ma miejsca. Natomiast, gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione na okres obejmujący także pobyt poza szpitalem, należy wpisać adres faktycznego jego miejsca pobytu, czyli jeszcze raz powtarzam. Adres faktycznego miejsca pobytu. No jeżeli to miejsce pobytu w jakiś sposób zmieniasz, no warto powiadomić płatnika składek, czyli albo ZUS, albo zakład pracy. No i wydaje mi się, że pisemne powiadomienie tutaj załatwia sprawę. Gorzej jest z pytaniem, kto powinien wystawić to zaświadczenie lekarskie, czyli to zwolnienie lekarskie. Pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli matka mieszka tutaj już kilka lat, no to nie jest problemem przepisanie jej do lekarza rodzinnego, że tak powiem, tam gdzie terytorialnie faktycznie ta mama mieszka. No wystarczy, przypuszczam, pójść do tego doktora, poprosić o deklarację. No jeżeli nie ma tak zwanego nadlimitu, czyli tam mieści się w tej liczbie pacjentów, którą faktycznie może przyjmować, no to przypuszczam, że tą mamę, no nie powiem, że przyjmie z otwartymi ramionami, ale specjalnie łaski nie robi. Natomiast za bardzo nie jest określone, czy lekarz musi, czy nie musi wystawić zwolnienie lekarskie. Zakładam sytuację, że jesteś chory, zapraszasz pana doktora, szczególnie pracującego na NFZ, na wizytę domową i widzi, że jesteś chory, czy chora i czy ten doktor musi ci wypisywać to zwolnienie. Czyli na czym polega wykonywanie zawodu lekarza? Znajdziesz to w artykule 2 o zawodzie lekarza i jest to udzielanie przez tą osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone oczywiście odpowiednimi dokumentami, udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności na badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich i tu co się tyczy zwolnień, także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich, prawda? Czyli jakąś opinią czy orzeczeniem będzie tutaj
to zwolnienie lekarskie. Sięgnę jeszcze do dokumentu ZUS-owskiego, jakim jest artykuł 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. I Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich. Mówię o zwolnieniach lekarskich lekarza, lekarza dentysty, tam felczera, po złożeniu przez nich pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy. Czyli co tu z tego wynika, że no, nie każdy lekarz może wystawiać zwolnienia lekarskie, ale tylko ten upoważniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I jest to logiczne, ponieważ ZUS chce mieć jakąś kontrolę nad tymi zwolnieniami lekarskimi, szczególnie, że dotyczy to finansów, których mu niestety brakuje, na które się już niedługo dołożymy z naszych podateczków w większy sposób, przez jakiś inny składek. Natomiast no, nigdzie nie doczytałem, ani w tej ustawie, ani w ustawie o zawodzie lekarza, że lekarz musi ci coś tam wypisywać, prawda? Mówię szczególnie o lekarzu Narodowego Funduszu Zdrowia. No logiczne jest, jakby to powiedzieć, że przysięga go tam, do czegoś zobowiązuje, do pomagania ludziom, no ale życie jest życiem. Życie jest życiem, szczególnie tam, gdzie są jakieś tam wplątane w to pieniądze, a pieniądze są takie, że Zakład Ubezpieczny płaci ci jakieś świadczenie zasiłkowe, czy tam jakieś chorobowe, no niestety no, problemy, że tak powiem, się zaczynają. Także nawet niektórzy lekarze nieupoważnieni przez ZUS, no nie wypiszą ci tego zwolnienia, bo nie mogą. Takich pytań dostałem już kilka. Nie znalazłem aktu prawnego nakazującego lekarzowi wypisywanie ci zwolnień lekarskich. No, przypuszczam, że sprawa została celowo jakoś niedoregulowana, ponieważ, jak już wspomniałem, tam gdzie chodzi o pieniądze, tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Także na tym kończę. Przypominam jeszcze raz, adres masz mieć faktycznego miejsca zamieszkania, jeżeli zmieniasz adres, wyjeżdżasz za granicę czy gdziekolwiek, powiadamiasz ZUS, powiadamiasz Zakład Pracy, który lekarz powinien wypisać zwolnienie lekarskie. Logicznym wydawałoby się, że ten co badał, natomiast no, życie różne zna przypadki. Natomiast jeżeli znajdziesz jakiś akt prawny, który nakazuje temu lekarzowi wypisanie ci zwolnienia lekarskiego, oczywiście skomentuj to pod tym wideo. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.